Witajcie w programie Frywolnie Nakręceni. Mówi do Was Kamila Kruk, a moim gościem jest dzisiaj Patrycja Załóg, która jest trenerką, jest coachem pewności siebie. No i co ciekawe, Patrycja również prowadzi audycję, która ma tytuł Liderki Uśmiechu. I dzisiaj chciałabym szczególnie poprosić Patrycję, żebyśmy się skupiły na jednym temacie, dlatego że Patrycja jest również autorką książki. O jakim tytule? 100 pomysłów, jak być dla siebie dobrą. Głównie, Patrycję, pracujesz z kobietami i też książka skierowana jest do kobiet, więc ja tak zacznę może troszkę przewrotnie. Czy w takim razie to tylko kobiety powinny być dobre dla siebie? Wierzę, że każdy człowiek warto, żeby był dla siebie dobry, a mam poczucie, że nam kobietom szczególnie potrzebne jest, żebyśmy sobie o tym przypominały. Mm-hmm. Bo dzieci w ogóle, mam wrażenie, że uczy się bardziej, żeby uwaga była skierowana gdzieś na zewnątrz, na to, czego oczekują od nich inni, niż do wewnątrz, do swoich potrzeb czy uczuć. A w szczególności właśnie dziewczynki przechodzą w dzieciństwie właśnie taki trening, żeby bardziej skupiać się na tym, żeby zadowalać otoczenie i gdzieś spełniać właśnie te oczekiwania. I w rezultacie dzieje się tak, że przestajemy mieć kontakt ze swoimi autentycznymi potrzebami, ze swoimi uczuciami. Więc stąd pomysł, żeby skierować tę książkę do kobiet i też jest to wynik właściwie tego, że prowadzę na Facebooku taki fanpage Codziennie Pewna Siebie, który jest skierowany właśnie do dziewczyn, w którym pomagam im gdzieś zobaczyć w sobie taką wspaniałą, wartościową osobę. I z tych inspiracji, które tam publikowałam, właściwie powstała książka. A skąd w ogóle taki pomysł, ta potrzeba właśnie zajęcia się tym tematem bycia dobrym dla siebie? To jest taka potrzeba właściwie, która po prostu wynika z tego, że ja od bardzo długiego czasu pracuję właśnie nad poczuciem własnej wartości, nad budowaniem pewności siebie, bo nie zawsze byłam pewną siebie i nie zawsze czułam, że jestem fajnym człowiekiem, że mam sporo do zaoferowania, więc ten temat, jak być dla siebie dobrą, to właściwie to jest tak, że to było dla mnie samej bardzo bliskie, zawsze gdzieś właśnie takie skupianie się na budowaniu poczucia własnej wartości i potem odkryłam właśnie, że to jest też bardzo bliskie wielu kobietom. I tak właściwie narodził się pomysł, żeby dzielić się takimi inspiracjami, jak być dla siebie dobrą. I pamiętam, że pewnego lipcowego popołudnia, rok temu, zastanawiałam się właśnie nad tym, jakie opublikować inspiracje na fanpage'u Codziennie Pewna Siebie, który prowadzę na Facebooku i wpadłam na taki pomysł, 100 pomysłów, jak być dla siebie dobrą. I właściwie ten pomysł mnie super zachwycił, bo gdzieś czułam, że w tym byciu dla siebie dobrą, że to jest coś takiego, co jest bardzo dla mnie ważne, co jest fajne i co też jest inspirujące dla kobiet. I bardzo szybko ta moja intuicja gdzieś potwierdziła się w tym, że wiele osób komentowało, też pisało mi o tym, że to, co udostępniam, że te pomysły właśnie na to, jak się o siebie zatroszczyć, są naprawdę takie bardzo inspirujące gdzieś i pomagają właśnie zadbać o siebie. Patrycja, to jak być dla siebie dobrym dobrą? Pierwsza rzecz, i to jest magia i ogromna moc w tym. Mianowicie, jeżeli w ogóle zaczynamy myśleć o sobie, że jesteśmy ważni czy ważne, to już jest przełom. Dlatego, że bardzo wiele z nas ma takie poczucie, że to, co my czujemy, czego potrzebujemy, że to jakoś mniej jest istotne niż to, czego potrzebują czy czują wobec nas inni. No, ale ja bym powiedziała, że to nie tylko dla kobiet. Ja też mam doświadczenie jednak nie tylko w pracy z kobietami, ale również z mężczyznami, takiej coachingowej czy szkoleniowej, że panów też to dotyczy. Więc to bycie dla siebie dobrym, warto jest właśnie zacząć od tego, że w ogóle zaczynamy uznawać swoje potrzeby, zaczynamy uznawać swoje uczucia i w tym momencie, kiedy zaczynamy siebie traktować w ogóle jako taką osobę, która jest ważna, która się liczy, której też potrzeby się liczą, no to w tym momencie zaczyna się też w nas rodzić tak naturalnie empatia wobec samego siebie. I to jest, mam poczucie właśnie to otwieranie serca dla siebie, że to jest taka podstawa do tego, żeby zacząć się mądrze o siebie troszczyć i czuję to, co mówisz, że to może być podobnie potrzebne i dziewczynom, i panom. Pewnie w inny sposób trochę, tak? Tutaj będą do tego podchodzić. Aczkolwiek, tak jak widzę ze swojego doświadczenia, to często również panowie mają taką tendencję, że na przykład zamiast zadbać o to, czego chcą, no to najpierw muszą zadbać o innych, chociażby też o ten dom, tylko w inny sposób, tak?
tak? Czy na przykład sobie odmawiają pewnych rzeczy, no bo właśnie jak otoczenie na to zareaguje. Więc wydaje mi się, że to dotyczy obu stron. Natomiast jak to według ciebie ma się też do tematu wiedzy takiej, czego ja chcę w życiu? Bo mam wrażenie, że to jednak jest bardzo powiązane. No tak, no bo myślę sobie, że jeżeli nie zwracamy uwagi na siebie, no to naturalne jest, że skąd my mamy wiedzieć, czego my chcemy. No właśnie, mi się to często pojawia, jak z kimś pracuję, że przychodzą do mnie ludzie, chcą czegoś coś inaczej robić, chcą czegoś innego w życiu, często chcą więcej od życia, ale dopóki nie dadzą sobie do tego właśnie prawa do bycia tą ważną osobą dla siebie w życiu, no to ciężko im jest w ogóle określić, czego chcą tak naprawdę. Mm-hmm. Tak, ja mam też wrażenie, że wiele osób właśnie, dla wielu osób stanowi wyzwanie w ogóle takie danie sobie czasu i przestrzeni na to, żeby się w siebie wsłuchać. Mm-hmm. Że zauważam, że często jak pracuję właśnie z dziewczynami, które przychodzą i mówią, że no właściwie to czuję, że chciałabym czegoś innego, ale może ja za dużo analizuję, może ja się za dużo zastanawiam, może właściwie nie powinnam myśleć tak dużo o tym, czego chcę. Więc gdzieś jest coś takiego, jakbyśmy dostali właśnie w dzieciństwie taki przekaz, żeby nie za bardzo zwracać uwagę na siebie. Natomiast w moim odczuciu to jest w ogóle niezbędne, to wsłuchiwanie się w siebie jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli rzeczywiście odkryć, czego chcemy. I żeby to jakby, żeby odkryć to na takim poziomie, żebyśmy rzeczywiście żyli swoim życiem. Tak jak czujemy, że jest dla nas dobre, a nie żyli właśnie według pewnych kanonów społecznych, które na nas są narzucane. I tutaj mogę podać przykład. Mam poczucie, że niekiedy może się dziać tak, na przykład, że nie wiem, kobieta decyduje się na to, żeby wyjść za mąż albo urodzić dziecko, dlatego że to jest taki społecznie akceptowany model i czuję tą presję zewnętrzną, na przykład od rodziny, że nie wiem, świeżo poślubiona mężatka właśnie czuje tą presję, że już powinniśmy mieć dziecko, ale czasami jest tak, że wcale się nie chce tak od razu tego dziecka. Mhm. I myślę, że tutaj jest potrzebna bardzo duża właśnie taka pewność siebie i świadomość siebie, czego ja chcę i jakie są moje potrzeby, żeby nie ulec tej presji zewnętrznej. Audycja Frywolnie Nakręceni. Moim gościem jest Patrycja Załóg. Mówimy dzisiaj o tym, jak być dobrym dla siebie i właściwie po co być dobrym. Przed chwilą Patrycja powiedziałaś o tym, że jest ta presja społeczna, że to jest też ważne, żeby mieć świadomość siebie, żeby nie poddawać się takim zewnętrznym, społecznym nakazom czy oczekiwaniom. Ja myślę, że to też wielokrotnie w wielu przypadkach dotyczy takich sytuacji, gdzie wydaje nam się, że w pewnym wieku coś się powinno, tak? Bo ty mówiłaś o oczekiwaniach na przykład rodziny, ale też dochodzą tu chyba takie właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, społeczne, uznane normy, tak mówię to w cudzysłowie trochę, czyli coś, co czasem nam się wydaje, że tak się powinno w danym wieku robić, żeby być szczęśliwym w życiu, tak? Co jeszcze w takim razie się tam takiego pojawia? Warto przyjrzeć się temu, czemu my chcemy spełniać te wszystkie oczekiwania z zewnątrz. Zainspirowała mnie szalenie moja duńska nauczycielka Tine Windelof, która propagowała dotąd Zen Coaching w Polsce, a teraz zajmuje się uważnymi relacjami, która zwróciła uwagę na to, że właściwie potrzebą każdego człowieka jest to, żeby być akceptowanym i żeby przynależeć. I te wszystkie powinnam, na przykład, nie wiem, powinnam w tym wieku już mieć dziecko, powinnam w tym wieku wyjść za mąż, powinnam skupiać się na karierze zawodowej i tak dalej, te różne rzeczy, które sobie mówimy, te wszystkie powinnam, tak naprawdę robimy je dlatego i chcemy je spełniać dlatego, czy jakby wpisywać się w te schematy, po to, żeby być przyjętą, żeby być zaakceptowaną, żeby być nieodrzuconą przez innych. I jeżeli sobie to, jakby zdamy sobie z tego sprawę, to w tym momencie możemy szukać takich bardziej dla nas zdrowych sposobów właśnie uzyskiwania tej akceptacji. Zdrowych sposobów? To znaczy, co tu masz na myśli? Mam na myśli to, że to mogę podać taki przykład ze swojego doświadczenia, że kiedyś miałam takie wrażenie, że żeby być zaakceptowaną przez innych, powinnam się zgadzać na to, co proponują mi inne osoby. To nawet w takich banalnych sytuacjach, jak to, że umawiałam się z koleżanką na spotkanie i ona proponowała jakieś miejsce i ja miałam takie poczucie, że żeby ona mnie akceptowała, to ja powinnam się zgodzić na to miejsce, które ona zaproponowała i nie za bardzo powinnam podawać jakąś swoją propozycję, chociaż zupełnie mi na przykład to miejsce nie pasowało. I przez bardzo długi czas myślałam, że właściwie jeżeli ja bym powiedziała, czego ja chcę naprawdę, to że ona przestanie mnie akceptować. I przestanie chcieć się ze mną spotykać, przestanie mnie lubić i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie, kiedy zaczęłam być coraz bardziej siebie świadoma, kiedy zaczęłam też pracować nad swoim poczuciem własnej wartości, zaczęłam trochę wychodzić z tej strefy komfortu i zaczęłam sobie próbować nowych rzeczy. I na przykład zaczęłam od tego, że zaczęłam proponować znajomym takie miejsce, które było na przykład na spotkaniu,
mieszkania, takie miejsce, które było dla mnie dogodne. Strasznie się bałam. Bo to jest tak, że jeżeli do tej pory robiliśmy coś w określony sposób i byliśmy akceptowani, a nagle mamy przez innych, a nagle mamy zacząć robić coś w inny sposób, no naturalnie pojawia się właśnie ten lęk, kurczę, ale czy ktoś mnie będzie dalej lubił? Ale strasznie chciałam się przekonać, jak to jest w rzeczywistości. No i jak zaczęłam próbować, to się okazało, że te osoby to po prostu przyjmowały zupełnie naturalnie. I wtedy pamiętam, że taka rzecz, która mi szalenie pomogła, to było to, że ja zaczęłam patrzeć, że my mamy takie same prawa i zaczęłam patrzeć, na co pozwalają sobie w relacji ze mną inne osoby, a na co ja sobie nie pozwalam. Mhm. I zobaczyłam tutaj ogromną dysproporcję, że moi znajomi na przykład, nie wiem, pozwalali sobie umawiać się w miejscu właśnie, które było dla nich dogodne. Pozwalali sobie jakby na różne inne rzeczy i ja się z tego uczyłam właśnie. Brałam sobie, że skoro oni mogą, no to możliwe, że ja też mogę. Więc w taki sposób właśnie, wsłuchując się w siebie i wsłuchując się w to, co rzeczywiście jest dla nas ważne, możemy krok po kroku próbować wychodzić z tego muszę i powinnam i robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Mówiłaś o tym, że najważniejszą, czy jedną z takich podstawowych rzeczy, żeby być dobrym dla siebie, to jest bycie w ogóle ważnym, tak? Dla samego siebie. Natomiast no, jedno to jest świadomość tego, a drugie to jest rzeczywiście wdrożenie tego w życie. To co możesz tutaj podpowiedzieć naszym słuchaczom, co oni mogą zrobić, żeby zacząć, tak? Chociaż próbować być ważnym dla siebie, tak? Czy zacząć zauważać bardziej siebie też w całym swoim życiu? Są jakieś takie sposoby? Najprostszy, który mam poczucie działa w 99% przypadków. Można sobie zapisać, jak uwielbiamy być traktowani przez innych. No. Na przykład, uwielbiam, kiedy ktoś mnie słucha i mi nie przerywa. Uwielbiam, kiedy ktoś zamiast dawać mi rady, wsłuchuje się w to, czego ja rzeczywiście chcę. Bardzo lubię, kiedy ktoś mnie akceptuje, a nie ocenia. I nie patrzy na mnie na przykład krytycznie, tylko życzliwie. Mhm. I jak sobie wypiszemy te wszystkie rzeczy, to możemy na tą listę spojrzeć jak na list do samego siebie. Mhm. I na to, jako na taką wiadomość, czego ja potrzebuję, żeby czuć się dobrze, sama ze sobą. I możemy zacząć krok po kroku, zacząć nawet od takich bardzo prostych rzeczy, zacząć to sobie dawać. Na przykład, kiedy jest nam smutno, możemy, nie wiem, powiedzieć do siebie czule coś miłego. Możemy powiedzieć do siebie właśnie nawet w myślach, czy na głos, patrząc w lustrze, odważyć się na takie szaleństwo. Szaleństwo, naprawdę. No. I powiedzieć do siebie kilka ciepłych słów, bo mam poczucie, że czasami jest tak, że kiedy czujemy różne uczucia, które na przykład nam się nie do końca podobają, na przykład właśnie smutek, że niekiedy traktujemy siebie tak mechanicznie, a już przestań się smucić, przestań tak to przeżywać, powinnaś już się wziąć w garść i właściwie nieważne, że to naprawdę cię boli, już zacznij tam robić coś innego i przestań się tak sobą przejmować. Więc to, do czego bym zachęcała, to do takiej odwrotnej rzeczy, żeby siebie widzieć i z taką empatią, łagodnością i ciepłem właśnie się do siebie odnosić. No mnie się to kojarzy z takim byciem trochę bardziej łagodnym wobec siebie i też takim, jakim jesteśmy dla innych ludzi, bo często jak spotykam się właśnie z takimi sytuacjami, to okazuje się, że dla kogoś jesteśmy wyrozumiali, o, chociażby ktoś zrobi błąd występując publicznie, nie wiem, literówkę, no pomyli jakiś wyraz i no i patrzymy na niego bardziej, bym powiedziała, z takim współczuciem, ale jeżeli to my zrobimy, to już jest właśnie takie bardzo surowe, bacik. Tak samo jeśli chodzi o jakieś osiągnięcia, że patrzymy na innych, o, jemu się tak dobrze to rozwija, a nie, ja to jeszcze niewystarczająco dobrze. Czyli to tak naprawdę jest trochę przeniesienie takich kryteriów, jak mamy wobec innych ludzi też, na siebie tutaj. Genialne. Świetny sposób, żeby sobie wyobrazić, co na temat tego, co my właśnie przeżywamy, albo czego doświadczamy, powiedziałaby nasza najlepsza przyjaciółka. Mhm. Na przykład, jak super dużo z siebie dałyśmy, wracamy po pracy do domu, nie chce nam się gotować obiadu, ale się tam biczujemy, no przecież jeżeli mam być dobrą żoną, no to powinnam tutaj ugotować obiad. To co by ci powiedziała twoja najlepsza przyjaciółka właśnie? Albo co ty byś powiedziała swojej najlepszej przyjaciółce w takiej sytuacji? Myślę, że to drugie nawet jest jeszcze lepsze, tak? Prawda? Bo wtedy możemy właśnie zobaczyć, że wobec kogoś rzeczywiście to, co powiedziałaś, nie? Że możemy być dużo bardziej, że potrafimy być dużo bardziej łagodni, czyli spojrzeć też w pewien taki bardziej właśnie życzliwy i ciepły sposób. Jest też jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, na którą można zwrócić uwagę. Jeżeli jesteśmy taką osobą, która dosyć często krytykuje innych i zauważamy w innych właśnie to, co im nie wychodzi, zauważamy różne rzeczy właśnie takie, które nam się nie podobają, to bardzo prawdopodobne jest, że mamy w swojej głowie też takiego bardzo intensywnego krytyka, bo ten krytyk właśnie wycisza się w momencie, kiedy zaczynamy krytykować kogoś innego. Czyli warto jest na to zwrócić uwagę i zacząć wsłuchiwać się właśnie
właśnie też w te swoje myśli, co my mówimy do siebie. Bo często to, że na przykład chcemy z siebie dawać więcej niż fizycznie na przykład nasze ciało czuje, że miałoby ochotę, jest właśnie związane z tym, że w naszej głowie jest taki właśnie dialog wewnętrzny, że powinnyśmy dawać z siebie więcej. Mówimy o tym dzisiaj, jak być dobrym dla siebie, jak być dobrą dla siebie, bo Patrycja Załóg, mój gość, szczególnie pracuje z kobietami, aczkolwiek myślę, że to, o czym rozmawiamy, naprawdę dotyczy nas wszystkich. Przed chwilą też Patrycja mówiła o tym, co robić, żeby czuć to, że jesteśmy ważni dla siebie, tak? Jak to zmieniać, jak to zauważać. Ja to lubię dodać tutaj trochę poczucia humoru i uwielbiam to zdanie, codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam. Czyli jeśli nie jesteśmy w stanie, ten gdzieś krytyk tam złośliwie nam dorzuca coś, to żeby podejść go troszkę sposobem, ale myślę, że ten sposób na przyjaciółkę, o którym mówiłaś, tak, czyli wyobrazić sobie, co sami byśmy powiedzieli przyjaciółce, jest bardzo fajny. Ja to często stosuję czasem do znajomych, czasem to klientom tak prowokacyjnie podrzucam i mówię, nie obrażaj mojej koleżanki. Jeśli ktoś na przykład powie, o jaka głupia jestem, tak, więc ja mówię, nie obrażaj mojej koleżanki, tak, no bo jeśli by powiedziała o kimś innym lub ktoś by o niej tak powiedział, no to w ten sposób bym zareagowała, więc też jakby nie pozwalam w ten sposób ludziom mówić o sobie źle, tak, a przynajmniej staram się zwracać im uwagę na to. To jest genialny sposób, bo jest jedna ciekawa rzecz, dlaczego my to sobie robimy, bo wydaje się, że to jest kompletnie nieracjonalne, że my mówimy do siebie te wszystkie rzeczy, które wpływają na nas negatywnie, które, nie wiem, sprawiają, że się czujemy mniej fajnymi osobami. I mam poczucie, że dlatego to sobie robimy, że nie jesteśmy tego świadomi, to znaczy nie jesteśmy w kontakcie z tym, jak to realnie na nas wpływa. I to, co zrobiłaś, to, o czym powiedziałaś teraz, to jest właśnie świetny sposób, że nagle jest takie, ojej, ktoś to widzi, ktoś na to empatycznie reaguje, ktoś mówi, że to jest niefajne i że to może dać nam właśnie taki dystans, że zaczynamy zauważać właśnie, jak te myśli na nas wpływają i że one wpływają na przykład na nas super negatywnie. I jak to zaczynamy czuć, to naturalnie właśnie rodzi się ta empatia do siebie. Ja na przykład na warsztatach Codziennie Pewna Siebie robię z dziewczynami takie ćwiczenie, gdzie wypisujemy takie krytyczne myśli, które mamy na swój temat i druga osoba wypowiada nam je na głos. I wtedy, jak to słyszymy z boku właśnie, co my do siebie mówimy i jak naprawdę zaczynamy czuć i widzieć, kurczę, to po prostu, jak to na mnie wpływa, że ja na przykład mówię sobie, nie wiem, że jestem brzydka, że jestem nieatrakcyjna, jak to wpływa, nie wiem, na moje poczucie kobiecości, potem na pewność siebie, na przykład w kontaktach z mężczyznami, no to nagle zaczynamy właśnie sobie to uświadamiać i ta świadomość totalnie zmienia. Właściwie wtedy już nie trzeba bardzo wiele robić, bo to jest taki po prostu jakby klik w głowie. A myślę, że też fajnie może się to sprawdzić, jeśli ktoś chciałby sobie w domu takie coś zrobić. Nawet wypisanie tego i przeczytanie samemu na głos, tak jakbyś miał to przeczytać komuś bliskiemu. Tak? Super. Bo wtedy rzeczywiście zauważamy, moim zdaniem, że nie powiem do kogoś, jesteś brzydki, jesteś gruby, ale jesteś beznadziejny na przykład, tak? Czy ale jesteś głupi, tylko jednak zupełnie inaczej zwracamy się do tych osób. Wróćmy jeszcze do tematu tego życia swoim życiem, tak? Trochę takie masło maślane, można powiedzieć. Ja bym to tak nazwała życiem na swoich warunkach i czasem jak pracuję z klientami, to tak to właśnie nazywamy, czyli żeby to nie były oczekiwania narzucone z zewnątrz, ale takie warunki, zasady, które sami my ustalimy zgodnie właśnie ze swoimi oczekiwaniami, z tym, czego potrzebujemy. I to też powiedziałaś, że jest bardzo ważny element przy tym byciu dobrym dla siebie, to jak to zrobić? Masz jakieś tam wytrychy takie sprawdzone właśnie na to, żeby trochę bardziej dać sobie żyć swoim życiem? No to pierwsza rzecz, od czego warto zacząć, to od tego, żeby w ogóle wiedzieć, czego się chce. I naturą naszych potrzeb i emocji jest to, że one się właściwie z chwili na chwilę zmieniają. I to jest oczywiście takie wyzwanie w tym, żeby być uważnym na siebie i żeby zauważać z chwili na chwilę, co jest dla nas ważne. Bo na przykład, jak sobie przypominam swoje wartości sprzed 6 lat, to one były trochę inne niż to, co jest dla mnie ważne teraz. Więc na pewno mam poczucie, że czasami oczywiście mielibyśmy się taką chętkę, ale nie da się wyznaczyć takiego kierunku, że ja zmierzam w tym kierunku już do końca życia, bo może się zdarzyć tak, że wraz z doświadczeniami, na przykład, nie wiem, próbujemy różnych zawodów, idziemy na różne studia i gdzieś w pewnym momencie orientujemy się, co jest bardziej dla nas, co jest mniej dla nas. Więc pierwsza rzecz, to warto właśnie sobie jakby z chwili na chwilę odpowiedzieć na pytanie, czego ja rzeczywiście chcę. To powiem Ci, ja mam takie
fajne ćwiczenie, które sama kiedyś eksperymentowałam. Często podrzucam to w ramach szkolenia z asertywności i ćwiczenia właśnie swojej asertywności, bo moim zdaniem asertywność też w pierwszej kolejności, czy jej brak wynika z tego, że ludzie nie wiedzą w sumie, co sami chcą, więc takie zastanowienie się, jeśli ktoś coś ci proponuje, na przykład wyjście do kina, tak? Patrycja, czy pójdziesz dzisiaj ze mną do kina? To nie dopytywanie się od razu o szczegóły, ale w pierwszym momencie zastanowienie się, okej, czy ja w ogóle chcę iść dzisiaj do kina? Genialne. I zdecydowanie tak lub nie. Ja jeszcze eksperymentowałam w ogóle z takim prostym mówieniem, ale to już jest inna kwestia. Natomiast nawet w głowie zastanowić się i na przykład powiedzieć jasno, tak, a na jaki film? No bo tu już możemy negocjować sobie, tak? Że w sumie, jeśli dojdę do wniosku, że chcę iść do kina, a na przykład nie dogadamy się co do filmu, no to mogę pójść z kimś innym, tak? Ale ja już poczułem, czy poczułam, że danego dnia chcę to zrobić. Albo właśnie w drugą stronę, że w sumie, no dobra, lubię tą osobę, ale nie chcę iść dzisiaj do kina. Za to chętnie spotkam się z tobą na kawę, tak? Czyli właśnie to pierwsze zweryfikowanie tak lub nie. I cudowne jest w tym, o czym powiedziałaś przed chwilą, właśnie to, że żebyśmy my wiedzieli, czego chcemy, to potrzebujemy czasu, żeby się tego dowiedzieć. A mam poczucie, że bardzo wiele z nas, wiele osób czuje właśnie taki przymus takiego natychmiastowego wiedzenia i reagowania. Na przykład właśnie jak w tym przykładzie z pytaniem, czy ktoś pójdzie, czy pójdziesz ze mną do kina, że mamy takie, jakby taki nawyk, że jest ciach pytanie i od razu gdzieś odpowiedź. Ale często ta odpowiedź właśnie jest bardziej z reakcji, niż, czyli z takiego pewnego mechanicznego odpowiedzenia, niż z kontaktu z tym, co czujemy. Albo jeszcze z tych oczekiwań, o których wcześniej wspomniałaś. Dokładnie. Tak, że jak powiem nie, to mnie ktoś nie będzie lubił i czasem nawet nie ma tego procesu myślowego w głowie, tylko po prostu z automatu odpowiadamy, tak? Czyli warto się zastanowić, co ja w danej chwili chcę, tak? Żeby żyć tym swoim życiem świadomie. No dobra, a kończąc na dzisiaj, ja bym cię chciała zapytać jeszcze taką jedną rzecz. To gdybyś mogła podrzucić jeden, może twój ulubiony, a może taki sprawdzony sposób z książki 100 sposobów, jak być dobrą dla siebie, jakiś jeden, to co byś tutaj podrzuciła, żeby też zachęcić do potestowania, może do poeksperymentowania w życiu? Pomysł jeden z ostatnich. Twoja autentyczność to siła, a nie wada. I im bardziej jesteśmy autentyczni, tym możemy bardziej odnieść w życiu sukces, a ten sukces rozumiem jako właśnie życie takim życiem, które jest prawdziwe dla nas. I jest bardzo prosty sposób, w jaki możemy sprawdzać, na ile jesteśmy autentyczni. Możemy sobie w różnych sytuacjach, na przykład kiedy rozmawiamy z drugą osobą, kiedy kłócimy się z mężem, kiedy rozmawiamy ze współpracownikami w pracy, możemy siebie pytać i robić sobie taki moment stop klatki, takiej autorefleksji. Na ile ja, tu i teraz, jestem rzeczywiście prawdziwa? Na ile mówię to, co rzeczywiście myślę? Na ile zauważam to, co naprawdę czuję? Na przykład na skali 1-10. I kiedy to zauważymy, po prostu pozwolić sobie to zobaczyć i nic nie musimy z tym robić. Chodzi o to po prostu, żebyśmy my widzieli, co jest dla nas prawdziwe. I dzięki temu będziemy coraz bardziej autentyczni. Patrycja, ogromnie ci dziękuję za tą dawkę wiedzy, a was zapraszam do słuchania nas za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.